Dzień dobry, Tomek Zacharewicz, Radio Opole. Kłaniam się nisko. Zapraszamy do słuchania naszego radia, szczególnie pasma Rewiry Kultury. Codziennie od 17 do godziny 20 razem z Justyną Przyborowicz opowiadamy Państwu o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, o ciekawych zjawiskach i gramy bardzo dobrą muzykę. Zapraszam. Ostatnio, co przeżywaliśmy, to sprawdzian... No oczywiście, tak, udział Polaków w Mistrzostwach Świata piłce ręcznej. Mówi się złośliwie, że Katarczycy kupili sobie Mistrzostwo Świata. Właśnie, ale strony, ile mocy tak pobiera? Co, cały wóz? Mhm. Widać chyba, nie? Czy nie widać? 3,5 kW? Tak. Ludzie niż po takim meczu. Po tym zwycięstwie odezwał się pewien słuchacz, no, który zdziwił się, dlaczego na piłkę ręczną mówi się szczepiornik. I żebyśmy przestali używać tej nazwy, bo ona już nikomu nic nie mówi. Ja jestem ugodową osobą, ale to powiedziałam panu. Ale ta pani nadaje, no, to z radia. Tak, to jest radia. Tak? No, z radia. No, szczepiornik oczywiście może się na pierwszy rzut oka kojarzyć ze sklepem warzywnym. Muzyka idzie stamtąd, dlatego że tu można też stąd, ale to nie ma sensu, bo wszystkie dźwięki by trzeba było ciągnąć na ten. Natomiast ja się wychowałam w Pamiętach na piłce ręcznej. To była jedna z pierwszych wyspani i odkrywanie, boksowanie. No tak, podszczepywanie było najlżejszym kalibrem, jeśli chodzi o wytoczone działo. Ale jeszcze dodam jedną rzecz.